Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i ledwo żyjąc. Staram się wykrzesać energię dzisiaj z siebie, ale jest po prostu ultra ciężko. Dzisiaj mamy taki dzień wewnętrzny, ja mam do nagrania jeden film, także trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. Mój Krzyś ogarnia ściankę taką, żeby zrobić pralnię, a mój brat pomaga nam myć okna. Chciałem zobaczyć, czy jemu jest trochę lżej niż my, czy nie bardzo. Aktualnie myję nohale psiuszowe. Pomocy. O ja, jak? Miarę spoko, teraz zaszło słońce. Nie pomaga. Nie pomaga. Alita, widzisz, jakbyś nie narobiła tyle ciapów nosowych, to może by nie było takich problemów, no. No. Teraz się nie przymilaj. Krzysiu znalazł przepatent na czyszczenie moskitier, więc jeżeli ktoś z Was ma moskitiery, to od razu sprzedajemy pomysł. Jeżeli macie taką stawkę, bo to musi być takie delikatne, to jazda i wszystko można, cały kurz tych moskitier wyglądają o wiele lepiej niż przed. Także mądra głowa. Głasku, głasku. Ja bym na to nie wpadła. Teraz zmiana Krzysia na Krzysia męża. Nice. Nie jest takie złe to. Ale to jest taka zwykła pianka. To nie jest jakaś zaprawa. Tak? Jak to wyschnie, to jest jak identyczne jak to w drzwiach. Nie? No, to jest takie... Czy do ściany przecież idzie tylko. Każde przytykasz? Nie każde. Czasami co drugie, a też no różnie. Co, spoko to jest? Zajebiste. Ja sobie to zginam. Róg. I sobie to tak daję tutaj. Przywiercam sobie do tego i do tego. Mówisz. W razie mam tyle odpadu. No co ty gadasz? No. A ty chyba jeszcze wykorzystujesz na te rogi tutaj. Tak, wykorzystuję wszystko. To jest, że potrafią wlecieć przez taką szczelinę, ale nie potrafią wlecieć przez wielkie okno. Wylecieć. Musiała apokalipsa. Jesus. Ja się musiała tak kibać. A niech mi jeszcze jedna tutaj, która wleci, to wezmę, odubię jej główkę i dam na taką małą wykałaczkę napalić i tutaj, żeby było ostrzeżenie. Dobra, lecimy dalej z tym vlogiem. Jedziemy na pizzę, bo nikomu się nie chce gotować. Każdy ma to w nosie. Tutaj jest najbardziej zadowolony. Stwierdziliśmy, że fajnie jechać, dadzą ci zjeść. Będzie posprzątane dalej w domu. Nikt nie będzie musiał sprzątać, więc żyć nie umierać. Ostatnio chłopaki byli na strzelnicy. Jak było? Super, mi się bardzo podobało. Fajnie było na strzelnicy, super było. Jest ci ciepło? Jest mi w sam raz, kochanie, zawsze się mnie pytasz, czy nie jest mi ciepło. Ale wieczorem się nigdy mnie nie pytasz, czy jest mi wystarczająco ciepło. Tylko otwierasz oko. Bo mi jest zawsze za ciepło. Bo mój mąż latem będzie chodził w swetrze. Wszyscy, cała jego rodzina powiedziała mi, że to po dziadku tak ma. No i zawsze, wiecie, genetycznie dziedziczymy różne dziwne rzeczy. Mój mąż odziedziczył sweter latem. Aha, na rowerkach też byliśmy? Maksymalna prędkość, chłopaki. Ja nie mam pojęcia, skąd tu jest tyle wody, ale już jestem cała mokra. Wszystko mam mokre. Czekajcie, bo tutaj się skąd się leje ta woda? Kapok jest mokry, woda mi ścieka. Ale jest kapok. Ktoś mi po nas przypłynął. Mi się wydaje, że czas się nauczyła. Też tak uważam? Tak. Proszę bardzo. Dziękuję, kochanie. O shit.
Aha, no odepnijcie rowerek. A jak przecieknie? A jak przecieknie? Masz poczuć spaliny tak blisko drogi. No, strasznie. Jedźmy tam. No tak, to jak w domu. Tak, jednego mniej. Menda. Jak ja ją złapię. Gdzie ona tam jest? Na same przygody mamy na tym. Tak, ją pod moją rękę. Ale ona się jakby z kimś bije tam. O matku, jakaś dziwna ta ryba. O co chodzi? Co to jest za ryba? Co to jest za ryba? Dwie. Dwie. Szybka jest. No to ty. Takie tutaj emocje. Dobra. Dzień trzeci. Już jestem dość mocno głodna i chce mi się pić, a oni dalej kierują rowerkiem na rybę. Ty coś na rowerze? Chlapu. O nie. Teraz już nie tylko ja jestem mokra. Dobra, zbieramy się, bo wszyscy są głodni, szczególnie pan za mną. Jesteś głodny? Bardzo. Dobra, nie głodźmy go więcej. Jedziemy. W ogóle największa masakra jest taka, że rozkleiły mi się buty. Jedyne buty, do których wchodziłam, wyglądały okropnie. Ale wiecie, poszły mi całe. Wstyd było w nich chodzić. Okropny. Ale byliśmy na rowerkach i po prostu od wody poszły całe. Do niczego się nie nadają. Więc po prostu rewelacja do wyrzucenia. I chodzę teraz w papuciach. Poważnie. Pojadę w papuciach. Chyba, że jakimś cudem wejdę w te klapki. Nie bierz na Renio! Nie wejdę. To jest to pan. A to winigona? Nie wejdę. Ale spróbuj na coś. Boże! Która z was miała taki problem, że w żadne buty nie wchodziła? A potem stopy przyjmują kształt tych butów? Moja mama tak miała. Mówiła mi, że jak chodziła z moim bratem w ciąży, to jechała zimą już właściwie na polodówkę w klapkach. Dobra? Ja czekam na pierogi. A co tam, mucha jakaś. Dotarliśmy jeszcze do paczkomatu. Będzie koszula i firanki, w końcu zawieszę. Czy coś nie wie. Weź mi kłer. Dostałem paczką. Co to jest? Koszula. Teraz idziemy poczynować w domu, a potem jakiś spacer. Kierujemy się drodówkiem. Co jest kurwa? Jestem pojedzony. Potrzebuję tego sutka. Ale dobra, to ciasto. The next day. Jesus, jaki pukiel. Strasznie jesteś nisko. Moje. Wygrałem. Ajajaj, tak, bezapelacyjnie. Kochani, krótki rękawek, krótki. Jakie mamy dzisiaj plany? Dzisiaj mamy plany takie, że chciałam zamontować regał w pokoju, ale musimy go najpierw kupić i nie wiem, czy nam wejdzie do auta, więc to jest taki plan. Tak, właśnie tutaj są dwa. Online nie mogę kupić, bo chciałam go kupić online, ale niestety nie było. Dzisiaj jedziemy też do ginekologa i zobaczymy. O której? Na 15. Więc zobaczymy, co tam w brzuchu piszczy. Mam nadzieję, że coś się wyjaśni, może czegoś się ciekawego dowiemy, może jakieś plany się zmienią. Coś masz czy wyjaśnić? Co? No jak młody się pcha bardziej, to może wcześniej go zobaczymy. Hello, my friend! Także trzymajcie kciuki. W niedzielę jedziemy do anestezjologa. Jeszcze chcemy nagrać jeden film, póki Martus jeszcze jest w tym stanie, jakim jest. Także no, mamy nadzieję, że dzisiaj sporo planów i że uda się je zrealizować. Chociaż w 50%, bo to jest trzeci dzień, gdzie mam furę planów i realizuję je tak w 30-40% i przekładam na następny dzień. Co masz zrobić dzisiaj, zrób jutro albo pojutrze. No w międzyczasie jeszcze stawiam ściankę w łazience, bo będziemy tam robić pralnię. Będzie na tej ściance wisieć lustro i prawdopodobnie półka też może wisieć z tego względu, że zrobiłem taką ściankę, ha, taką ściankę, że się nie zawali. Tylko muszę drewno poprawić, bo w jednym miejscu wyszło mi
krzywo, ale tak, poprawnie. Ale to dojdziemy do tej ścianki i pokażesz co i jak i o co właściwie chodzi. Na razie robimy tosty na śniadanie. Pokażę wam przypatent, bo ostatnio chłopaki zrobili tosty, wylał się wszędzie ser, Marta musiała myć. Fajnie się jadło, gorzej się sprzątało. Żeby nie mieć wybrudzonego tostera, szerzej. To tak, złożymy tak. A no, może tak być. To trzeba urwać kawałek papieru. I słuchajcie, wkładamy to w toster i tutaj dajemy tosty. Wtedy cały wylany ser zostaje na papierze, a nie w tosterze i nie trzeba go potem myć. Nie ma za co. To jest przepatent i mówię wam, że się świetnie sprawdza. Nie ma mycia. No, także wykorzystajcie u siebie, bo naprawdę daje to radę i przynajmniej nie ma takiego bałaganu i sprzątania. Jak sobie można życie ułatwiać, to trzeba sobie ułatwiać. Mi przyszły pirany na górę do wszystkich okien. Będziemy je dzisiaj też pracować i zawieszać. I zostało mi zakupienie firan tutaj. Ponieważ jak wiecie, miałam poprzednim razem firany z IKEA i bardzo dużo osób o nie pytało. Bardzo wam się podobały. One były super, bo są mega tanie. Za dwie zasłony 3 metrowe na szerokość płacimy 19 zł. Więc to jest ultra tania cena, ultra niska cena. Je sobie docinamy po prostu nożyczkami na odpowiednią długość, ale ponieważ te firany prasuje się tak beznadziejnie, tak ciężko, tak trudno, one się mną, no katastrofa, poszły w kosz. Niestety, bo porobiły się też dziurki, one są takie, wiecie, no słabej jakości, natomiast prezentują się ładnie i są tanie. Więc no taki efekt na szybko, niby spoko, ale wiecie, na dłuższą metę się totalnie nie sprawdzają, bo już próbowałam każdy rodzaj tych firan zawieszać. Załóżmy, wyprać je w pralce, nie odwirować, zawiesić mokre. One się nie rozprostują, bo pewnie pojawi się taki patent na firany, ale niestety one się nie rozprostowują pod swoim ciężarem, bo nie są na tyle ciężkie i zawsze są zmięte. Ja nie lubię tego, bo ja widzę, że te firany są zmięte. Jak nie wyjdą mi spod żelazka, to niestety takich nie zawieszę. Dlatego pojawiła się nowa opcja. Sprawdzimy, jak te będą wyglądać. Wyglądają bardzo ładnie, bo to jest woal. Odszyte są też spoko. Tutaj taki trochę pasek komuniny na końcu, no ale okej, zobaczymy, jak to będzie wyglądać na oknie. No i będziemy chłopać na te duże tutaj. Tylko chciałam sobie sprawdzić, czy ten model będzie fajnie wyglądał. Ostatnio na Instagramie was pytałam odnośnie smaków ciążowych, jakie mieliście takie najbardziej hardkorowe, wiecie, i tak dalej. Pisałyście różne i dzisiaj będziemy je testować wszyscy w trójkę, jak się będą sprawdzać. Także nakupiliśmy wszystko i gdzieś tak po śniadaniu, troszkę później, jak emocje śniadaniowe opadną, to będziemy testować smaki ciążowe. I efekt testu będzie na kanale Enjoyment. Ciekawe, czy zaaprobujesz mój sposób z tym papierem. Na pewno. Czyli teraz tak, mamy już usmażone, wygląda to w taki sposób. Teraz cały papier uwalony, ale zobaczcie tutaj, czyściutko. Jak tam Krzyś? Czyś się dobudza? Nie. Zapyta się w nocy. Dzisiaj jeszcze myślałam podjechać do Lidla i kupić te soczki. I jutro zrobić sobie dzień ze smoothie. Bo dzisiaj już nie ma szans, bo już jedliśmy. Nie, bo już zjedliśmy. Czy doładujmy jakimiś mało zdrowymi rzeczami, żeby jutro zrobić sobie taki detoks. Ale co, że cały dzień nic innego nie jemy? Znaczy wy. Ja nie. Ja jestem w stanie, że mogę. Kto to myśli, ten super, jak to challenge?